Jaszka, widzowie z tej strony, znowu ja, Guciel, i witam was w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj spróbujemy stworzyć Imperium Rosyjskie, bo tam były dwa do wyboru, co zrobimy to łatwiejsze, XD. Wracając, robimy dzisiaj Imperium Rosyjskie Wielkim Księstwem Moskiewskim. Może być to całkiem trudna gra, ponieważ mamy dwóch silnych sąsiadów, czyli Litwę oraz Nowogród oraz licznych budowniczych wasali. Jednak pozostaje nam mieć nadzieję, że nie będzie tak źle. No i cóż, lecimy. Dobrze, trochę mnie nie było. Wytłumaczę, co się działo. Tym razem, w przeciwieństwie do odcinka z Kazimierza Wielkiego i rozbicia dzielnicowego, nie chciałem was zanudzać pierwszymi pojedynczymi prostymi wojnami. W międzyczasie podbiliśmy Jarosław oraz tutaj małe państweczko. Tutaj trzeba też zaznaczyć, że Rizań jeszcze się trzyma, ale został przez nas w dużej części podbity. Teraz nastało coś, co musiało się zdarzyć, bo zawsze wydarzy się coś takiego, że jeden z naszych wasali wyda nam deklarację niepodległości. Niestety Perm jest najsilniejszym z nich, a my nie mamy aktualnie funduszy na wojnę. Więc w naszej sytuacji nie pozostaje nic jak olać temat i czekać, aż rozejm się skończy, i w tym czasie szykować się na wojnę z Permem. Jeżeli będziemy na nią gotowi, zakończymy ją w bardzo szybkim tempie, a musimy pamiętać, że Hanat Kazański Republika Nowogrodzka są dla nas aktualnie zbyt silnymi rywalami, nie możemy sobie pozwolić na lekkomyślność. Ach właśnie, zapomniałem wspomnieć co w kwestii sojuszniczej. Pierwotnie, to znaczy aktualnie mamy dwie opcje. Albo się zaprzyjaźnimy z Królestwem Węgier bądź Polakami, i to będzie sojusz wymierzony w Litwę. To zależy, czy Węgrzy się długo utrzymają, czy nie. Bo jest szansa, że Polacy zostaną przy życiu jakimś cudem, a Węgrzy podupadną. I wtedy będziemy wybierać sojusz z Polakami. Drugi sojusz natomiast miał być z nieistniejącym tu już... nieistniejącą już Wielką Ordą, ale no właśnie, jest już nieistniejącą, więc najprawdopodobniej zaprzyjaźnimy się z Ordą Nogańską i będzie to sojusz wymierzony w Hanat Kazański. To tak, gdyby ktoś się zastanawiał, jakie ziemie będziemy musieli podbić. No niestety, bez wojny z Wielkim Księstwem Litewskim, Republiką Nowogrodzką czy Hanatem Kazańskim nie może się obejść, więc i tak wszystkie zawierane sojusze najprawdopodobniej będą tylko tymczasowe. Dobrze, więc rozejm z Permem zakończył nam się, więc możemy śmiało ruszać na wojnę, aby ukarać niepokornego wasala. Udało się, w ciągu trzech tur rozbiliśmy całe państwo. No i pewnie macie pytanie, dlaczego nie zrobiłem tak od razu, kiedy dali deklarację niepodległości? Było to z prostej przyczyny. Nie chciałem ryzykować. Nie miałem funduszy, więc ktoś mógł mnie zaatakować. A tak to miałem czas, aby przygotować się na tą wojnę. Dobrze, więc aktualnie wszystko przebywa w miarę spokojnie, a u nas znów pojawiła się inflacja. A muszę wam powiedzieć, że najlepszym sposobem na inflację w Age of History 2 jest wojna. Więc teraz zebraliśmy sporą 12-tysięczną armię i ruszamy na Wielką Ordę. Wojna, wojna i po wojnie. Nie udało nam się zająć wprawdzie całej Wielkiej Ordy w jednym konflikcie, no ale trzeba przyznać, nie jest z tym najgorzej. Udało się zająć sporą część terenów i wyruszyliśmy na
jedną z największych potęg świata i można chyba śmiało powiedzieć największą potęgę Legionu. I w tym momencie tak naprawdę, w zależności oczywiście od stanu naszego skarbca, bo jeżeli jest on niski, to nawet taki Rostów byłby dla nas poważnym konkurentem, to o ile skarbiec jest pełen, to jedyny problem, jaki możemy mieć, to będzie Litwa. Bo myślę, że już by weszliśmy na ten poziom, że Republika Nowogrodzka nie jest już dla nas bardzo poważnym zagrożeniem. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Siedzę sobie, zbieram wojska na wojnę z Wiazaniem, a tutaj się okazuje, że Hanat Krymski wypowiada nam wojnę. No, trzeba być przygotowanym na wszystko, jak to mówią. I chyba nasze wojska, które właśnie mieliśmy wysyłać tam, będziemy musieli przesunąć na tą linię tutaj. A, zapomniałem, że mamy jeszcze jednego wasala, którym jest Republika Pskowska. Niestety jest ona daleko, a dojście do niej zależy tylko i wyłącznie od humoru Nowogrodu. Więc niestety musimy olać temat i dać im tą niepodległość, zwłaszcza, że teraz jesteśmy uwikłani w wojnę z Hanatem Krymskim. Ale spokojnie, jeżeli rozprawimy się któregoś razu z Nowogrodem, przyjdzie kolej na Psków. Dobrze, wróg z dużą dozą prawdopodobieństwa się wypalił. Mieliśmy krótką linię obrony, a wróg wysłał na nią spore siły. Teraz możemy przejść do kontrataku i próbować odzyskać utracone prowincje oraz wedrzeć się na tereny wroga. Na szczęście udało się, wojna zakończona całkowitym sukcesem i wszystkie tereny Hanatu Krymskiego dostały się pod naszą kontrolę. Dzięki temu mamy dostęp do Morza Czarnego, więc będziemy mogli już w przyszłości prowadzić ekspansję w tym regionie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, klikam sobie spację, patrzę jak Polska walczy z Czechami, a Węgrzy z Wołoszczyzną. No i wiecie, rutyna, spamię. No i co się okazuje? Wielka Orda postanowiła dać o sobie znać i powrócić w blasku i chwale, no i dać mi łomot. No jak się możecie domyśleć, żadnego łomotu nie będzie. Zastosujemy identyczną taktykę. Właściwie podobną, bo ona identyczna nie będzie. Co w przypadku wojny z Hanatem Krymskim. I znowu triumf całkowity. Wszystkie tereny wroga zajęte. No widać, że taktyka tutaj jest ważnym elementem rozgrywki. Niestety główny problem zastosowania tej taktyki to problem z asymilacją, ponieważ kiedy wróg wkracza na te tereny, to wszystkie osiągnięte postępy idą się pierniczyć. Udało się. Gońcy zostali rozesłani. Mamy pokój z Wielkim Księstwem Litewskim i Nowogrodem, więc naszą zachodnią flankę mamy zabezpieczoną. Teraz możemy spokojnie przystąpić do ataku na Kazań razem z Ordą Nogajską, której zapłaciliśmy za wypowiedzenie wojny naszemu jednemu z ostatnich oponentów na drodze do Imperium Rosyjskiego. W zasadzie pokój mamy. Wojna zakończona. Ale możemy teraz przy okazji upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. O czym mowa? No, możemy skorzystać z okazji
zaatakować Ordę Nogajską. Litwin! Co ty mi się tu wpierniczasz, kurczę, w moją zdobycz? Nie no, kurczę, dłużej czekać nie będę, zaraz potem bierzemy się za tego pierdzielonego Litwika. Za dużo tolerowałem, kurde, ale takie wtrącanie mi się do spraw niemalże wewnętrznych, do mojej strefy wpływów, do ziem ruskich, no kurde, jak ja pogonię zaraz tego Litwina, to on się, kurde, w Wilnie dopiero zatrzyma. Ojojoj, zobaczcie, co się właśnie podziałało. Wielka wojna polsko-węgierska i co ciekawe, Polacy chyba są w niej siłą przeważającą. Dobrze, żeśmy obrali potencjalnego sojusznika, ale jeszcze poczekamy, aż się wyklaruje tam sytuacja. No, nie wiem, czy się nie pośpieszyłem specjalnie z tymi pochwałami dla Polaków. No ale na pewno wojna może być ciekawa. Jeżeli zdążymy się uporać z Litwinem w krótkim czasie, to pewnie zainterweniujemy. Oczywiście po stronie Polaków, jak żeby inaczej. I nadszedł wiekopomnych moment. Armie rosyjskie wkraczają do Wilna. Coś, co chyba w historii jednak miało miejsce, chociaż nie wiem. No ale na pewno w tej naszej alternatywnej takie wydarzenie miejsce miało. No, tak samo jak to, że teraz trochę spierniczyłem sprawę. Udało się, pokój z Litwą został zawarty. Żeby było ciekawiej, mamy teraz granicę z Królestwem Węgier. Więc można się chyba zaprzyjaźnić ten ostatni raz z Polakami. Właśnie nie ostatni, to będzie początek wielkiej, pięknej przyjaźni. I pomożemy im w rozwiązaniu problemu. Węgry już praktycznie upadły. Niestety, oczywiście, ktoś musiał nam się wtrynić w plany i dla odmiany był to zakon krzyżacki, który pomyślał sobie, a, będzie to dobra okazja i sobie Polaczków zaatakuje. No i sobie zaatakował Polaczków. No i będziemy musieli teraz szorować na daleką północ. Na szczęście udało się dojść do porozumienia z Węgrami. Zostało im małe, okrojone ze wszystkiego państewko. No ale jednak coś mają. A zatem słyszymy się ponownie po dla mnie całkiem sporej przerwie. Co się wydarzyło? Węgry się trochę skurczyły. Litwa przestała istnieć, została wpłynięta. Uporaliśmy się z Norwegami. Zajęliśmy już tutaj część Finlandii. Stoczyliśmy tą wojnę ze Szwecją, ale zabraliśmy im tylko jedną prowincję. I ogarnęliśmy resztę spraw. Teraz możemy wreszcie stworzyć Imperium Rosyjskie. Właśnie udało nam się odblokować osiągnięcie Russian Empire. No i cóż, udało się. Cel tego odcinka osiągnięty. Jednak, jeżeli byście byli zainteresowani dalszymi losami Imperium Rosyjskiego i stworzyć kolejne Imperium Rosyjskie, to jak już widzicie, będzie nawet z tak silnym państwem, sporym wyzwaniem, to śmiało walcie z swoje propozycje w komentarzach, żebyśmy to zrobili. Prawdopodobnie nie pojawi się ciąg dalszy tego materiału za szybko. Trzeba nagrać jeszcze drugie podejście rozbicia dzielnicowego oraz historię Prus. Ale pomalutku, powolutku
Dojdziemy do tego. No i cóż, to byłem Jagucioel. Przed wami Imperium Rosyjskie. No i cóż, to tyle. Do zobaczenia w przyszłych materiałach.